Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki. W tym filmiku zagram dla was karierę zawodniczki z belgijskiego klubu, który się nazywa Veselen Breven. Trudno wymówić ten klub, ale co tam. Veselen Breven. Dobra, przechodzimy dalej. Ten pomysł podrzucił mi jakiś mój znany widz na moim kanale z wczorajszego filmika, z poprzedniego mojego odcinka, który nagrał mi jakiś Dawid i nawet niezły pomysł mi podrzucił, więc dziękuję ci bardzo i pozdrawiam cię bardzo serdecznie, mój widzu. No dobra, to teraz muszę tu znaleźć kluby współpracy, otwieranie trybu kariery, bo ja muszę udoskonalić swoją zawodniczkę, żeby była coraz lepsza na treningach i na meczu i na wszystkim. Dobra, zobaczmy otwieranie trybu kariery. Puchar. No niestety nie ma tutaj takiego terminarzu klubów z belgijskiego klubu, dlatego muszę wyjść jeszcze raz z tego i wyszukać jakąś inną karierę zawodnika. O, tutaj. Otwieranie trybu kariery. Tak jak mówię, będę grał na maksymalnej ilości wspomagania drużynowego i będę uważał, żeby nie popełnić jakiegoś tam przypadkowego błędu, bo pamiętajcie, że piłka nożna to jest sport do ostatniej bramki i do ostatniego czasu. Dobra, muszę tutaj znaleźć jakąś... Jeszcze raz muszę tutaj wejść. Jeżeli chcielibyście zobaczyć moją karierę ponownie, to możecie dać łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły dalsze moje filmy z moim udziałem. A tak to ja tutaj wyszukuję karierę i dalej jej znaleźć nie umiem. Dlatego, że kluby wspomagające to coś bardzo ciężkiego do znalezienia. O, jest, nowa kariera. Może coś tutaj się takiego znajdzie, dzięki któremu będę mógł stworzyć karierę zawodniczki. Wybieram kluby z Belgii. Fajna muzyczka w tle leci do filmiku. No i była Belgia i się cofnąłem. A, nie mam reakcji. No i proszę bardzo, znaleźliśmy klub i teraz lecimy z tym dalej. Tak jak mówiłem, będę grał na maksymalnej ilości grania, żeby zwiększyć sobie większą szansę na wygranie różnych spotkań.
wybiorę imię dla swojego zawodnika, bo chcemy, żeby ten nasz zawodnik albo zawodniczka nazywała się... A, dodałem tutaj caps lock, to po prostu wyłączę go i napiszę Lidia. Czy tutaj są jakieś specjalne znaki ogólne? A tak, są. No dzięki bardzo za podpowiedź ogólnie. Liga. Livia Ogińska, znana jako... Livia, tak wiem, bo nie znalazłam jakiegoś jej wymyślonego komentarza przeze mnie, bo to musiałbym wybrać, ale to już trochę za późno. Dzień urodzenia, powiedzmy, urodziła się 2 lutego 1997 roku. Narodowość, oczywiście, niech będzie Belgia. No i gotowe, lecimy dalej do edycji naszej zawodniczki. Oczywiście zawodnika, bo tutaj dziewczyny jakoś nie mogłam stworzyć, przyznam wam się szczerze. Ja dziewczynom pierwszy raz bym grał w życiu, dlatego stworzyłam tutaj chłopaka w kształcie dziewczyny, żeby się zgadzało co do postury postaci w tej oto grze i żeby się sprawowała dobrze na treningach i różnych takich. My tutaj będziemy mieć różne wspomagania zespołowe i różne treningi dodatkowe. Ogółem mówiąc, jest bardzo dobrze, że wybrałam taką zawodniczkę. Będę mógł sprawdzić, co ona potrafi i czy w ogóle nadaje się do wspomagania takiego klubowego. Kariera zawodnika 2 wybiorę na przykład. No i zaczynamy, dobra. Co teraz tutaj wybierzemy? Aha. Zaczynamy nasze wielkie spotkanie z Livią Ogińską. Menedżer, co powiedział? Oczekiwania dotyczące ligi na bieżący sezon. Czyli musimy wypróbować umiejętności tej zawodniczki, żeby dobrze się sprawowała. Przechodzimy dalej do edycji zawodniczki, oczywiście zawodnika. I zagramy sobie jakieś spotkanie przedsezonowe. Na to wielkie spotkanie przygotowywałam się od zawsze. Zaczynamy. Graj mecz. Oczywiście u siebie gramy. To będziemy mieli większą szansę na wygranie z przeciwnikiem. Oczywiście graj kontrolowany zawodnikiem. Wybieramy. Naciskam na Enter. No i co tutaj znajdziemy w tym naszym treningu? Ruch myszą, celowanie, lewy shift, przytrzymaj plus LPM, podcięty strzał. O, czyli muszę podciąć piłkę podciętym strzałem. Dobra. No to tutaj
plus LPM trzymaj, żeby uderzyć do bramki i oddać strzał. No tutaj to trochę nie pomyślałem nad tym strzałem. O, tutaj z kolei to trochę za mocno, ale te słabe sztuczki, ale te 5 sztuczek w nodze to robią naprawdę niezłe wrażenie. Oczywiście jest gol, ale nie siedzi oczywiście tutaj w środku. No ale poprzeczka jest, chociaż to. Dobra, naciskamy S i zaczynamy wielkie spotkanie z Andrzej Manachaczaka. Jeszcze chwila i sędzia rozpocznie pierwszy mecz o tarczę Starego Kontynentu. Zaczynamy spotkanie. Ciekawe, kto pokaże na co go stać i będzie mógł zrobić to, co będzie miał do zrobienia. Pouzupełnić tam jakieś zadania trzeba ogółem naszej zawodniczki bądź zawodnika, bo zawodniczki niestety nie mogłem stworzyć, ale i tak pozdrawiam cię mój widzu, że dałeś mi taki pomysł na stworzenie tej oto zawodniczki, ale nie złe madrebling i te słabe gwiazdki nogi. Dziś może zmierzyć się z innymi czołowymi zespołami w licznych turniejach, towarzyskich, gdzie naprawdę przygotuje formę do rozgrywek ligowych. Taki jest też cel uczestników rozgrywek o tarczę Starego Kontynentu. No niestety tutaj przeciwnik mi zabrał piłkę, ale to nic. Jeszcze będę miał piłkę w swoim posiadaniu, w swojej nodze. Blisko pole karne, może strzelać. Nieudany ślizg i mamy rzut wolny. No to szkoda. Będziemy mieli akcję podbramkową dla zespołu przeciwnego. Na skrzydle nowa jakość. Debiutuje najnowszy nabytek zespołu. Debiutuje najnowszy zawodnik bądź zawodniczka, Liwia Ogińska. Dobrze, wybijamy i teraz lecimy z kontrą do następnej bramki. Jeżeli wam się spodobał ten filmik, to wiecie co zrobić. Ja już nie będę wam więcej mówił, ale uwaga. No, blisko było, abym stracił gola. Trzeba uważać, żeby nie stracić inicjatywy na to spotkanie, bo inaczej sytuacje się zemszczą i będzie kiepsko po prostu. Już dawno temu, 10 minut temu zaczęliśmy to spotkanie liczące się o to, kto zdobędzie najwyższe miano zachęcanej piłkarki. Podanie do bramkarza, a tłum wprost wiwatuje. Nie z wesołości, tylko z takiej trochę zażenałości. Pięć gwiazdek słabszej nogi robi różnicę u tej naszej zawodniczki. Naprawdę nieźle dribluje piłką i potrafi minąć swoim balansem wszystkich zawodników, jakich tylko może. Podaj mi tutaj na przedpole, ale niestety to dośrodkowanie było do innego zawodnika, więc gramy dalej. Niestety, czytelne podanie, zbyt czytelne dla przeciwnika.
No ruszaj się, zawodniczko, tutaj, przechwyć piłkę. Na ataku by mi się lepiej sprawdziła ta zawodniczka. Oj, proszę, jest przejęcie piłki, dobrze, znakomicie. Teraz kontra, dajemy kontra. No i teraz świetne przyjęcie piłki, oby nie stracić ją z nogi. Uwaga, bo nawet niezła akcja na wykończenie tej akcji. Uwaga. Strzel to Livia. Nie, o mały włos, a byłaby niezła bramka naszej debiutującej zawodniczki. Szkoda, ale niestety... Świetnie to przewidział przeciwnik i niestety nie mamy gola. Świetne, świetne przyjęcie pod presją, ma piłkę przy nodze. Jesteśmy tutaj po to, żeby zobaczyć, jak się wpisze nasza zawodniczka. Ogółem mówiąc, bardzo dobrze, że nagrałem ten filmik, bo będę miał później co do nagrywania jakichś innych gier. Po FIFA będę mógł se trochę pochillować na innych grach, na przykład wiecie, że niedługo będę nagrywał dla was Minecrafta, którego jeszcze nie pobrałem. Dlatego bądźcie czujni i obserwujcie mnie na Instagramie i na YouTubie i gdzie tylko możecie, a zobaczycie moją niekończącą się serię z Minecrafta, chociażby na YouTubie. No dobra, to teraz skupmy się na tym spotkaniu, żeby nie stracić inicjatywy na to spotkanie. Świetny zwód piłki i dobre utrzymanie się przy biegającym przy nim przeciwniku. No świetna kontrola nad piłką, uwaga. Niestety, ale wybił bramka z piłkę na rzut rożny. Zobaczymy, jak z rożnego pójdzie naszej zawodniczce. Livia, spisz się na miarę swoich możliwości. Możesz to celować główką. Zagranie głową. Niesamowita postawa obrony i niestety nie ma gola. W związku z tym trzeba będzie się jeszcze bardziej postarać, żeby im umieścić piłkę w siatce. Dobrze, że jeszcze... Ładna akcja! Szansa! Jeszcze to trochę, aby była niezła akcja dla naszej zawodniczki. No szkoda tej znakomitej akcji, ale cóż powiedzieć. Mamy to trochę braki naszej zawodniczce, czyli braki dobrego wykończenia i krwi do końca spotkania i zimnej krwi, żeby umieścić piłkę w siatce bramkarzowi. Uwaga, teraz podaj mi tu. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Świetnie,
interweniuje. No i nieźle, Livia. O to właśnie schodziło. No i nieźle, Livia, o to właśnie chodziło. Umieszczenie piłki w siatce i dribbling plus jeden i wykończenie mówią o sobie jedno. Znakomite wyczucie czasu i dobra akcja na skonturowanie rywala i strzelenie mu gola. Brawo, Livia, o to właśnie chodziło. Zobaczmy jeszcze raz tę akcję. Zobaczcie, tutaj piłkarz podał do mojej zawodniczki i moja Livia wykończyła fajną akcję piłkarską. Po prostu akcja cud, miód i orzeszki, można powiedzieć. Świetnie. O to właśnie chodziło, żeby właśnie takie gole strzelać. 1-0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Oczywiście teraz przesymuluję se to spotkanie, bo już więcej spotkania nie chcę grać, bo muszę się zmieścić w czasie. Zobaczymy. Symuluj resztę meczu, no i naciskamy OK i zobaczymy, ile Wasland Beveren wygrało z tamtym drugim klubem. Świetna orientacja i inne podstawy naszej znakomitej piłkarki robią wrażenie. Ale dobra, teraz sprawdźmy ten wynik. Wasland Beveren. Moja gwiazda, cele na sezon. O, kalendarz tutaj sprawdzę. Ile wygraliśmy? Przegrana niestety 2-1. No szkoda, ale nasza zawodniczka nawet nieźle się wpisała w tym spotkaniu. To teraz wychodzimy z tej edycji naszej zawodniczki i wychodzimy z FIFA. No i co? Ja się z wami powoli żegnam. Trzymajcie się ciepło i pa, pa. Cześć.